Bardzo przepraszam za mój nie bardzo piękny polski język. Bo w Estonii dużo mówić na swoim języku nie ma takiego szczęścia. Tylko w niedzielę w kościele. Jeden raz w tydzień. Tutaj to ja przedstawię Związek Polaków w Estonii, Polonii. Nasz prezydent Polonii, pani Galina Kislacz, wkłada swoje dusze, swój czas, swoje zdrowie, żeby Polacy Estonii mogli być razem w takim naszym raz w niedzielę w kościele jest spotkanie. I w Polonii w tym czasie jest dużo młodych ludzi. I to jest bardzo dobrze. Dzieci małe w Estonii uczą język przy kościele. I tych dzieci też jest dużo. Ну, если будет больше, то мы будем знать, что нам нужно сделать. И дети будут учить язык в Эстонии. Если будет больше... Дети. Да, которые бы хотели. В родинах польских? В польских, так, в родинах польских. Czy polsko-estońskich są такие mieszane? Ну, mieszane, как то и у меня есть. No, tak. Так, так, у меня есть mieszane, но таких то не дуже. Takich to niedużo. To jest polskie. Zwyczajne rzeczy. Jak będą dzieci, to będzie młodzież. Jak będzie tak, młodzież, to tak. Rodziny. A młodzież jest, to już tak. I to mówię tak u siebie, że póki my żyjemy, to będzie życie Polska. Póki my żyjemy. Czyli organizujcie szkoły niedzielne, skoro no się tak, w kościele spotykacie. Tak, to jest wychód z tego. Bo nasza Estonia to taka, taki mały kraj. W naszym kraju około 1,5 miliona ludzi. Obywateli. Ludzi, tak. Tak. No, jak to inne trzeba. Ludzie. To taka mała strana. A wiesz, w takiej małej stronie żyje Polonia. To jest bardzo dobrze, na pewno. To, i chcę powiedzieć, że jestem się szczęśliwa. Że przez tyle lat ja mogę mówić na polskim języku. I chcę podziękować pani kapitana, który ma swoje siły, żeby zebrać to nas wszystkich tutaj z różnych stron. Od tylu lat, podkreślam. I tylu lat, tak. To ja jestem się bardzo zadowolona i to nie ma u mnie słów. Ja pierwszy raz w Toruniu. Pierwszy raz na takim spotkaniu i jestem się bardzo zadowolona, że jest takie miłe ludzi, takie miłe spotkanie, tak dużo my możemy znać, co dzieje się, gdzie i jak, co trzeba zrobić jeszcze. To ja jak przyjadę do siebie w Tallinn, to mam dużo co powiedzieć dla naszych ludzi. Dużo. Jeszcze chcę powiedzieć taka sprawa, że w Estonii u nas jest kościół nie tylko w Tallinie, a w tym czasie otwarty kościoły i w drugich miastach. To coś już mówi, że Polacy żyją. To są kościoły. Pięknie. Tak. To pani Jadwiga, na razie dziękujemy. Pani Anna jeszcze jest naszym gościem z Belgii. Belgia leży nie tak daleko jak kraje za oceanem, więc dzisiaj życie Polonii w Belgii niewiele odbiega w zasadzie od życia w Polsce, bo podróż jest bardzo ułatwiona, bardzo dużo Polaków jest i przybywa ich ciągle coraz więcej. Jest to emigracja w sumie zarobkowa. Trochę jest tych ludzi, którzy pracują w różnych urzędach, instytucjach europejskich. A tu przyjeżdżamy, żeby przywieźć
swoje wiadomości na temat tego, co dzieje się w świecie, żeby przekazać tym młodym ludziom, ciekawym świata, co powinni zrobić i co powinni wybrać w swoim życiu. Czy ukończyć szkołę w Polsce i zostać tutaj, czy szukać swojego miejsca gdzieś poza ojczyzną. Z tego, co dzisiaj słyszeliśmy, młodzi ludzie nie chcą wyjeżdżać. A z tego, co zobaczyliśmy w szkole, są naprawdę dobrze przygotowywani. Przygotowywani do życia i pracy i zarówno w ojczyźnie, i na pewno z tym wykształceniem daliby sobie doskonale radę za granicą. O wiele łatwiej jest mieszkać w ojczystym kraju. Kto tego nie doświadczył, to tego chyba nie zrozumie. I największym problemem tych młodych ludzi, które ja dostrzegłam, jest to, że oni patrzą, nie ma dla nas tutaj miejsca. Co my zrobimy? Kończymy szkoły i nikt nas nie potrzebuje. Tak nie ma nigdzie na świecie. Tak nie ma nigdzie na świecie i tak nie powinno być. A kto temu zawinił? Ktoś stwarza warunki. A kto stwarza warunki? Rządzący. Czy nasi rządzący dbają o tych młodych ludzi? Przecież my nie możemy być jako naród dostarczycielami taniej siły roboczej na Zachód. To nie na tym polega życie człowieka. Zostawiamy rodziny, tych, którzy potrzebują naszej pomocy, naszego wsparcia i wyjeżdżamy za chlebem. A czy nam się żyje tam lepiej? Może. Wydaje nam się tak, ale jak zaczynamy tworzyć całe życie od podstaw, to widzimy, jak dużo siły potrzeba, zaangażowania, wysiłku i w sumie, gdzie to życie minęło. Zostaje rodzina, rodzina potrzebuje jakiejś pomocy, czy nawet kontaktów. Jak dużo problemów mają dzieci. One się, wydawałoby, że się asymilują, że chodzą do szkoły, ale to nie jest takie proste. One się nie bardzo mają komu poskarżyć. Rodzice są zmuszeni. I to jest naprawdę problem i dlatego ci młodzi ludzie patrzą na nas i oni oczekują pomocy i podpowiedzi, jak my mamy żyć, żebyśmy w swojej ojczyźnie mogli naprawdę żyć i nie musieli się tułać. To, że się komuś udaje, to się udaje naprawdę bardzo wybitnym odniostkom. Zdrowym, ambitnym, zdolnym, ale tacy są sobie wszędzie poradzą. A czy cały naród musi się tułać? Inne narody pytają nas, dlaczego wy tak wyjeżdżacie? Przyjeżdża, ja spotkałam na przykład człowieka z Czech nie tak dawno, który mówi, my Czesi nie wyjeżdżamy, my nie chcemy. Po co? A po co? To jest fantastyczna strata cywilizacyjna. Oczywiście. Bo te, no ja jeszcze jak wykładałam na Uniwersytecie Warszawskim, było to bardzo niedawno, unemployment, bezrobocie wśród młodzieży do 25 roku z wyższym wykształceniem było najwyższe w Polsce i wynosiło 25%. Także to jest naprawdę wstyd. Ale proszę Państwa, tu się ścierają dwie rzeczy. To jest globalizacja. Na skutek globalizacji zamyka się kopalnie, zamyka się stocznie, zamyka się no, całą wielką infrastrukturę prawda, transportu morskiego, co tutaj mamy przedstawiciela. Stworzenie tych struktur, zarówno specjalistów, jak i w ogóle całej tej struktury zajmuje do stulecia. Dlatego też, i to jest tutaj troszkę efekt, który się nazywa efekt zażynania ciężarnych krów. Bo jak się tą młodzież rozpuści, ona już nigdy nie wróci. Jak się tą infrastrukturę zniszczy, to ona jest bardzo ciężko odbudowywalna. A więc z jednej strony, ja pracowałam w Banku Światowym, przez wiele lat byłam konsultantem i wtedy mówiło się o prywatyzacji. Ale ja tutaj bardzo ostro występuję teraz wszędzie z tą koncepcją prywatyzacji. Na początku pojmowało się prywatyzację jako rozpisanie tego, co było własnością państwową. Na przykład, jeżeli to PGR-y miały 500 hektarów,
50 pracowników, no to w proporcjach, prawda, funkcji czy wykształcenia to gospodarstwo byłoby podzielone. Ale u nas, proszę Państwa, to nie jest żadna prywatyzacja, tylko to jest przejęcie, to jest oszustwo i nie można powiedzieć, że coś, co ten kraj budował na przestrzeni 1000 lat, jakaś korporacja przychodzi i najczęściej, jak się dogłębnie zbada, Hutę Warszawa kupiono za złotówkę. Więc proszę Państwa, to jest coś nadzwyczajnego. To jest przejmowanie kraju. Ja myślę, że globalizm tu się nie sprawdził w skali światowej. Dlatego, bo nie można przenieść rynku pracy z każdego kraju do Chin i Indii. I w tej chwili widzimy Stany Zjednoczone ze złamanym kręgosłupem, ponieważ to był wielki kraj klasy średniej. 50% real estate klasy tej średniej jest na repossession. No to jest dramat. W takim Chicago było 650 bardzo wielkich zakładów przemysłowych, które po tak zwanej nafcie, którą podpisał Clinton i na skutek tych dyrektyw globalizacyjnych przeniosły się do Chin. I teraz przed wyjazdem rozmawiałam z kolegą konsultantem z Morgan Stanley i dyskutujemy i on mówi, że no tak, jeżeli zbadasz wartość stoku tych firm, to one w niektórych przypadkach nawet nie spadły. To, co spadło, to są ludzie, bo ci ludzie, którzy pracowali w tych 650 zakładach, w tej chwili są na bezrobociu, są dramaty, wyjechali wybitni specjaliści i dzisiaj ponownie przyjechał Clinton, kiedy były wybory, prawda, do Chicago i mówi, zakładajcie zakłady, zakładajcie. Jak się rozpuści specjalistów, wywiezie się equipment, pan jest biznesmenem, to pan wie, że do tego wrócić jest bardzo trudno i powinniśmy atakować problem w jego esencji. A więc i teraz jeszcze, cały czas mówimy rachunek ekonomiczny. W rachunku ekonomicznym trzeba uwzględnić faktor społeczny. Rozbita rodzina ma ogromny koszt społeczny. Alkoholizm, narkomania, prostytucja i tego rodzaju choroby społeczne. Także ten koszt ekonomiczny jest źle pojęty i powinien być ponownie, na nowo zdefiniowany i uważam, że no, tak się rozwijał zawsze świat, że mieliśmy jakąś wizję, ta wizja nie zdawała egzaminu. Trzeba mieć odwagę powiedzieć, ta wizja nie zdaje egzaminu i musimy ją usprawnić. To znaczy, ja myślę, że to, co pani poruszyła, tutaj dosyć ważna jest sprawa. Mianowicie teraz mamy taki na przykład obrazek, że obecny rząd, zresztą to już publicznie powiedział, że chce sprzedać Rosjanom za 3 miliardy Lotos. Tak. A włożył w to 6. Czyli takich interesów, no to jest nieprawdopodobna sprawa. Ale ja myślę, że zostawmy, bo to czas nam ucieka i może teraz jeszcze jeden bardzo ważny wątek. Ja mam do tej, oczywiście do spraw tej młodzieży, to jeszcze powrócimy na pewno, ojcze, później radio, w radiu. Tak, ale jeszcze jeden wątek, który chciałbym też poruszyć, mianowicie to, co się dzieje na linii przedstawicielstwa dyplomatyczne, to znaczy mam na myśli ambasady, konsulaty i organizacje polonijne, prawda? No, dzisiaj znowu wynikła przecież kwestia tak zwanej czarnej listy Sikorskiego, na której no, wydał polecenie, że na przykład nie może się polskie placówki spotykać z prezesem największej polskiej organizacji na świecie, czyli Juventusu w Brazylii, prawda? No to śmieszne, zresztą tutaj obecnie siedzący pan Jerzy Czartoryski też na tej liście był, prawda? I to jest śmieszne, no przecież to się w ogóle w głowie nie mieści. I chciałbym, żebyście może państwo na ten temat coś jeszcze powiedzieli. I zaprosimy jeszcze telewidzów, prawda? Mamy 20 minut do końca naszego programu. I to też jeszcze no więc taka propos, profesor Łapiński, który uważany jest, profesor Uniwersytetu Mellon, który uważany jest najwybitniejszego polskiego grafika na emigracji, powiedział do mnie kiedyś, że właśnie w Brazylii jest bardzo wybitna kolonia, ta Polonia i tutaj wymieniał jak z rękawa ogromnych kolekcjonerów i tak dalej sztuki.
Także ja myślę, że zresztą Brazylia jest częścią tak zwanego BRIC-u, czyli wspólnoty gospodarczej, która integruje Brazylię, Rosję, Chiny. Ja myślę, że wyłączenie Polonii właśnie z tego kraju, Brazylia, który jest nadzwyczajnie rozwojowy, świadczy chyba o tym, że ktokolwiek sporządzał tę listę, i to jest wstyd, że minister spraw zagranicznych jest na tyle niezorientowany, że nie zdaje sobie sprawy z ogromnej perspektywiczności gospodarki Brazylii.